teraz będę chciał, żeby mój prezent był za Mikołajem, a nie na Mikołaju na pewno. Ale to już sobie zaraz ustawię na klonie. Mój prezent jest ustawiony. Ja go sobie teraz ukryję tutaj. Czyli dokładnie to, co z domkiem robiłem. Wygląd. Ukryj. O, nie ma go tutaj, już nie widać. No i oczywiście będzie musiał klonować się, czyli od tego momentu, ale nie zawsze, bo będzie non-stop same będą spadać. Ja muszę tym sterować, więc zawsze jeżeli nacisnę klawisz spację na przykład, tak? Zawsze jeżeli nacisnę spację. On będzie się wtedy klonował. Czyli utwórz klona z siebie. No i gdy zacznie jako klon, co będzie musiał się zrobić? Po pierwsze, będzie musiał z tego miejsca zacząć lecieć w dół, czyli zmieniać swoją pozycję Y na minusie, aż dotknie tutaj do dołu. Czyli ustawmy sobie, że jak dotknie krawędzi, ponieważ na starcie nie dotyka krawędzi, więc bezpiecznie będzie, jak dotknie sobie tu krawędź. No okej, no to spróbujmy. Dotyka krawędzi. Powtarzaj tak długo, aż będzie dotykał krawędzi. Czyli znajduję klocek powtórz. Powtarzaj aż, o. Kiedy zacznie jako klon, będzie powtarzał, aż dotknie krawędzi, akurat w tym momencie dolnej, zmianę Y. Czyli znowu z ruchu zmień Y. Nie ustaw, a zmień, to jest bardzo ważne, bo ustaw to ciągle będzie ta sama wartość, a zmieniać będzie się o tyle, o ile tutaj wpiszemy zmieniać. Czasem się mylicie, ale to jest diametralna różnica i wtedy nie działa coś. No i spróbujmy. Nie widać go jeszcze, bo tutaj ukryliśmy, więc na pewno będziemy musieli znowu dać pokaż. Zaczynam jako klon, pokaż. Dobra, no i teraz sprawdźmy, co się dzieje. Gdy zaczyna jako klon, pokaż. Powtarzaj, aż dotyka krawędź, zmień Y nie o 10, a minus 10, bo ma w dół lecieć. Jeżeli dam 10, to będzie leciał w górę. Naciskam spację. Zobaczcie, lecą już prezenty sobie. Jest ich za dużo, więc przerwijmy sobie możliwość zrzucania tych prezentów. O, bo tak to będzie bez sensu. Czekaniem znowu. Oczywiście to czekanie tutaj w klonowaniu, kiedy spację nacisnę, że nie mogę, o. Zobaczcie, widzicie? Dopiero co sekundę mogę prezent nacisnąć. Czyli nie mogę non-stop tego robić. Myślę, że tak będzie fajnie. Ok, nasz prezent tutaj spadł. Jeżeli on już spadnie, to przydałoby się usunąć tego klona, żeby nie był widoczny. Czyli usuń tego klona. O, zobaczmy. Spada. No i może spróbujmy sobie jeszcze dołożyć do tego jakiś dźwięk. Czyli na przykład wziąć z dźwięków. O, o, to będzie fajny dźwięk, jeżeli dotknie komina, to wtedy zrobimy tak, pyk, że wpadło. Ale jeżeli chcę coś innego, no to biorę sobie tu na dole. No i szukam jakiegoś efektu, który będzie informował, że coś złego się stało. Czyli jakiś taki w odbiorze negatywnym. Myślę, że to będzie ok. Klikam, klank, przechodzę znowu do skryptów i dźwięk, klank, tutaj po spadnięciu na dół, czyli po tym powtarzaniu, aż dotknie dołu. Okej, ale zobaczcie jeszcze jedno, że tutaj przez jakiś czas ten prezent zostaje, zobaczcie. Jeżeli nie chcę tego, żeby on zostawał na ziemi, to ten klocek zagraj dźwięk, aż się skończy, powoduje to, że przez czas trwania dźwięku jeszcze nie dzieje się to, czyli usunięcie klona, więc musiałbym to przyspieszyć. Spróbujmy więc zagrać po prostu dźwięk i usunąć tego klona bez czekania, aż się skończy. Nie wiem, czy... No właśnie, dźwięk jest do końca, prezent od razu znika, więc będzie to lepszym rozwiązaniem na pewno. No dobra. Mamy już, co się zadzieje, jak spadnie prezent na ziemię. Może zróbmy sobie jeszcze, żeby było ciekawie ta gra, żeby można było przegrać. To zróbmy, że Mikołaj ma trzy szanse. Jeżeli trzy razy nie trafi w komin, to przegra.
Zatem muszę na pewno sobie stworzyć zmienną. Stworzę zmienną, nazwę sobie ją na przykład Stracone prezenty. Ok, stracone prezenty. Na starcie 0 straconych prezentów. Za każdym razem, kiedy tutaj spadnie i zagra dźwięk, zmieni moją zmienną stracone prezenty o 1. I zobaczcie, teraz rzucam prezent. Raz. I liczę. Zaraz ustawimy sobie, co ma się zadziać, kiedy będą na przykład 3 stracone prezenty. Może najpierw zajmijmy się tym, żeby naliczał mi punkty, kiedy trafię w komin. Więc znowu, gdy zacznę jako klon, zrobię sobie równolegle z tym, to będzie odpowiadało, ten skrypt tutaj będzie odpowiadał za to, że nasz prezent spada na ziemię. Natomiast zrobię sobie drugi podobny, kiedy zaczynam jako klon. Co ma się zadziać, jeżeli dotknie komina? Więc zawsze, jeżeli dotknie koloru, i tutaj klikam sobie w ten kolor, muszę sobie ustawić dokładnie kolor komina, więc biorę pipetę. No i teraz zobaczcie, moja gra chodzi, tu jest problem. Nie zdążę kliknąć pewnie tego komina. A jeżeli zatrzymam grę, moje klony tutaj znikają. Więc żebym był w stanie złapać ten domek, ja sobie wezmę, kliknę na domku, zrobię go widocznym na chwilę i sobie go przesunę. Nic się nie stanie, bo on tam już ma ustawione wszystkie parametry, więc przechodzę z powrotem na prezent, klikam sobie kolor i pipeta. To nie może być podobny kolor, to musi być pobrany pipetą dokładnie identyczny kolor. O, teraz ustawił się ten kolor. W momencie, gdy ruszę grę, wszystko wróci do normy. I co ma się zadziać wtedy? Wtedy ma mi naliczyć punkt, więc stworzę sobie zmienną. Otwórz zmienną. Skoro tam stracone prezenty, to tu może... No i będzie krótko, żeby na planszy nie zabierały mi te zmienne za dużo rzeczy. Więc punkty. O. Po prostu punkty. Ok. Mamy punkty. Ustawię je sobie może tutaj z drugiej strony. O. No i też na starcie, ile ma być punktów, czyli ustaw moje punkty na 0. Ale jeszcze co ważne, zobaczcie, że moje stracone prezenty też się nie zerują, tylko lecą dalej. Więc jeszcze raz, ustaw stracone prezenty także na 0 i punktów, i straconych prezentów, o właśnie, na starcie musi być 0. I teraz, jeżeli dotyka koloru tego fioletowego, to ma policzyć nam punkt na pewno. Czyli zmień punkty o 1. O, będzie liczyć punkty. A mój klon, żeby dalej nie leciał, musi zniknąć. Czyli znowu biorę, usuń tego klona. Zobaczmy, jak to działa. Teraz próbuję trafić. O, trafiłem. Jest. Policzył. Dwa razy trafiłem, dwa punkty są. Dźwięk dodajmy sobie jeszcze. Dźwięki. I tutaj myślę, że można sobie spokojnie ten pop dać. Czyli zagraj dźwięk przed usunięciem klona. Pop. No i sprawdźmy, co tu się zadzieje teraz, jak trafię. Jest. Jest. Widzicie, dotyka koloru fioletowego, tego, który ustawiłem. Teraz prezent lata z domkami. Jeżeli chcecie, żeby ten prezent latał jednak przed domkami, to trzeba po prostu dać przesuń na wierzch. O. Zaczynam jako klon, na przykład przesuń na wierzch na samym starcie. I teraz prezent już lata przed domkami. 3. No i właśnie, co ma się zadziać, jeżeli ja 3 razy nie trafię? O, muszę już zmniejszyć. Mam nadzieję, że będzie to widoczne, co ja robię. Teraz 3 razy nie trafię, więc odkąd kliknięto tutaj flagą też, zawsze jeżeli, pamiętajcie o tym zawsze, bo dacie, jeżeli zrobicie tak, że jeżeli waszych punktów
Czyli tutaj musimy sobie wziąć wyrażeń. Równać się będzie. Równa się 3. O. Czyli jeżeli zmienna o stracone prezenty równa się 3, to ma się zatrzymać wszystko na przykład. Czyli zatrzymamy całą grę. Zatrzymaj. O, zatrzymaj wszystko. Tylko teraz uwaga. Zobaczcie. Jeżeli tak zrobicie, a często tak zapominacie dawać zawsze, to tylko w momencie kliknięcia flagi, jeżeli wasze stracone punkty równa się 3, to zatrzyma grę. A w momencie kliknięcia flagi ustawiliśmy, że jest 0. Więc nigdy to się nie spełni. Od tego momentu już, kiedy kliknę flagę, już zawsze, jeżeli stracone punkty są 3, czyli w dowolnym momencie, kiedy to osiągnie 3, zobaczcie. 3. Zatrzymało moją grę, nie? Faktycznie gra już jest skończona. Ja sobie ustawię jeszcze napis Game Over. O. Czyli tutaj, jeżeli już się skończy cała gra, to ja sobie dodam. Maluj. Biorę sobie czcionkę i napiszę koniec gry. O. Klikam obok, rozciągam sobie tyle, co trzeba, zobaczcie. Koniec gry. Dobra, mam już duszka z napisem koniec gry. No i teraz ustawmy coś dla niego fajnego. Na pewno na starcie, kiedy kliknę flagę, nie chcę widzieć tego, zobaczcie, napisu. Więc kiedy klikam flagę, mój duszek koniec gry, napis, ma po prostu się ukryć. O. Kiedy on ma się pojawiać? Kiedy będzie... No to samo, co tu ustawiłem. Jeżeli stracone punktów będzie 3, wtedy on ma się pojawiać. Może zróbmy to, oczywiście mógłbym na tym zrobić, powinno działać też. Też ustawić, że jeżeli stracone prezentów jest 3, to ma się pojawić. Ale nie zawsze to działa, wiem z doświadczenia, bo nieraz zadzieje się tutaj zatrzymanie wszystkiego, a ten drugi skrypt taki sam nie zdąży. Więc bezpieczniej będzie nadanie komunikatu, żeby tamten duszek odebrał. Więc nadaj komunikat przed zatrzymaniem wszystkiego. No niech to będzie wiadomość 1, już nie chce mi się zmieniać nazwy. Oczywiście możecie tu sobie to nazwać. Nadaj komunikat wiadomości 1. I ten duszek, kiedy otrzyma ten komunikat wiadomość 1, ma się pojawić. Czyli z wyglądu biorę sobie pokaż. Zobaczę, nie ma nic. Raz. Trafiłem 2. Koniec gry, pokazał się. Oczywiście zakończamy tutaj nasze skrypty zawsze. Czyli zatrzymaj nie wszystko, bo zatrzymaj wszystko, jak widzieliście już, zatrzymuje całą grę. Ale zatrzymaj ten skrypt. O, tak jak już nieraz powtarzałem, skrypty powinny tu się kończyć, tak żeby nie było klocka, do którego jeszcze można coś dołożyć. Więc zatrzymaj ten skrypt, duplikuj, zatrzymaj ten skrypt. Scratch to wybacza, ale wiele języków programowania tego nie wybacza, więc warto już takie dobre praktyki stosować. Jeszcze sobie przelecę, czy gdzieś tutaj czegoś takiego nie popełniłem błędu. Nie, tu zamknąłem, bo usuwałem klona. Tu są pętle, więc zamknięte. Nie, nie ma nic. No i dobra, fajnie. Jest gra cała, pyk. Zdobywam sobie punkty. O. Oczywiście czas wszystkiego, szybkość opadania prezentu, przesuwanie się budynku, to wszystko możecie sobie fajnie regulować. No i jest koniec gry. No i dobra. Ten mój Mikołaj jeszcze fajnie by było, jakby sobie gdzieś może tu stanął na końcu gry. O, czyli ustawię, że idzie do tego miejsca. Więc tam miałem komunikat już zrobiony. Kiedy otrzymam wiadomość 1, ten komunikat, który był wysyłany, to mój duszek z Mikołajem ma tutaj zejść, żeby już nie latał w powietrzu. Czyli z ruchu po prostu idź do tego miejsca, czyli idź do, i tutaj parametry już się automatycznie ustawiają, gdzie ja położyłem tego duszka. Zobaczcie. A, nie dałem mu startowego jeszcze, startowej pozycji, przepraszam.
Więc tak czy siak bezpiecznie jest to zrobić. Jeżeli nie ruszałbym tym duszkiem, to nic się nie stanie, ale jeżeli cokolwiek zrobię, jak widzicie, to on nie wraca. Więc ustawiam jeszcze raz tutaj duszka i biorę sobie teraz idź do tego miejsca na starcie. O. I zobaczcie. Teraz sobie spróbuję przegrać. I zszedł na dół, jest koniec gry. Ten duszek, koniec gry, mogę pociągnąć tu do góry jeszcze, jeżeli mi coś nie pasuje. I też bezpieczniej by było, gdybym dał mu iść do tego miejsca, jak już ustawię. Iść do tego miejsca i ukryj na przykład. Wtedy cokolwiek nie zrobię, on zawsze wróci do początkowej pozycji. No i tak wpadłem na szalony pomysł jeszcze, że tutaj, gdzie są domki, nie zawsze musi być domek, do którego mogę wrzucić, bo jak będzie ich dużo, to łatwo będzie trafić, więc sobie wejdę jeszcze raz w kostiumy i tutaj, gdzie mam moje domki, dołożę jeszcze jeden kostium, maluj, i będzie to na przykład drzewo. No i okej, mam drzewo. Żeby to drzewo zadziałało, to teraz w skryptach będę musiał zmienić, że nie losuje się kostium do 5, ale już do 6, bo dołożyłem jeden. O, zobaczcie, idzie. Dołożyłem jednego duszka. I teraz już nie zawsze mam komin do trafienia, trzeba uważać. I myślę, że tak będzie ciekawiej. Można sobie nawet ze 2-3 drzewka dodać. I jest, koniec gry. Wszystko działa. Możecie teraz nawet w podkładzie sobie dodać jakąś piosenkę, jakąś MP3, na przykład, nie wiem, kto się Wam podoba, Last Christmas, albo jakąś inną piosenkę, która traktuje o świętach, o śniegu, może nawet kolędę, i ta nasza gra będzie już bardzo atrakcyjna. Oczywiście możecie tu ją rozbudowywać jak chcecie, ja Wam pokazałem, jak zrobić taką podstawową wersję. Jest to trochę podobne, zasada gry jest trochę podobna do tego, co kiedyś robiłem, Tający Kot, możecie znaleźć też u mnie na kanale, ale jest trochę inne. Tutaj jeszcze, jeżeli nie będziecie chcieli, żeby Wasz Mikołaj mógł wychodzić poza scenę, poza planszę, to warto do niego dodać wtedy sobie tutaj do Mikołaja. Oczywiście wiecie co, jeżeli na brzegu odbi się. Gdzieś w zawsze. Zawsze, jeżeli na brzegu odbi się. O, tutaj zapomniałem dać zatrzymaj ten skrypt. O. Dobra, zobaczcie, chyba widzę, gdzie popełniłem jeszcze błąd. Ponieważ to idź do Mikołaja ustawiłem w głównym duszku, który tutaj pierwszy się pojawia. A jeżeli ja jestem w ruchu, to on tam zostaje. Więc myślę, że bezpieczniej będzie, jeżeli ja to idź do Mikołaja dam w klonie, który się rozpocznie. Czyli na przykład tutaj gdzieś. O. Idź do Mikołaja już jako klon. O właśnie. I tym sposobem naprawiłem buga. Dobrze, że to zobaczyłem. No. Właśnie. Teraz powinno wszystko dobrze działać. Po prostu wcześniej pojawiał się prezent w miejscu tego pierwszego podstawowego duszka, a nie wtedy, kiedy zaczyna jako klon. A jeżeli Mikołaj się przesunie, to musi iść tam do Mikołaja. I jeszcze jedno, zobaczcie. Tutaj jak dotknąłem ściany, teraz dołożyłem klocek, jeżeli na brzegu odbi się, to po dotknięciu ściany on będzie się obracał w kierunek, w którym idzie, więc będzie mi się też do góry nogami obracał. Żeby to nie nastąpiło, tutaj kierunek ustawiam i styl taki, żeby nie mógł się w ogóle obracać najlepiej. Ale nie prezent, tylko Mikołaj. Dokładnie, Mikołaj nie może się obracać, czyli ten styl tutaj bez obrotu. I teraz myślę, że już wszystko jest. Mam nadzieję, że wszystkie bugi zobaczyłem, bo widzicie, że jak się tworzy grę, to można czegoś nie zauważyć. Trzeba ją testować. Dać kolegom, znajomym. Jeżeli wytestują, sprawdzą, że coś jest nie tak, powiedzą nam, możemy to naprawić. No okej, ja myślę, że na tym etapie skończę. Mój symulator Mikołaja działa.
Mogę rzucać prezenty, łapać punkty. No, wszystko działa. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika. No i zapraszam do kolejnych, które niebawem będą się pojawiać. A ja, korzystając z okazji, Was zapraszam jeszcze na mój drugi kanał, który się nazywa Przyciapka. Można sobie właśnie w YouTubie wpisać i wejść tutaj na Przyciapkę, pooglądać, co robię w swoim wolnym czasie. A moją drugą pasją, oprócz nagrywania dla Was poradników, jest podróżowanie przyczepą kempingową. Podróżuję po całej Europie, jest masa odcinków. Teraz będę wrzucał zimowe, więc na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, żeby zobaczył, jak wyglądają inne kraje, inne miejsca w Polsce. Zapraszam serdecznie.